Jak pewnie już zauważyliście na kanale Łączy Nas Piłka, jesteśmy nie tylko na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji, ale także na kadrze do lat 19. Czas troszeczkę lepiej poznać tych zawodników. Akurat tego delikwenta pewnie kojarzycie, ale na pewno dobrze znacie jego brata, Mateusz Żyro. Zobaczmy, co tam u niego słychać. W Łączy Nas Piłka jesteśmy jak Mariusz Max Kolonko. Mówimy jak jest, także tutaj nie ma zbyt dużego porządku. No a co tam u ciebie? Teraz na podsłuchu, słuchaj, jesteś. Chłopaki cię podsłuchują, łączy nas piłka. No proszę, akurat rozmowa z Michałem. No nie, no ja się już nie odzywam, nie? Ty co masz ciekawego do powiedzenia? Ja? Bardzo mało. Bardzo mało? Jak zdrówko przede wszystkim. No jak zdrówko, słuchaj, tu pytają. Dobrze, powolutku. Kiedy powrót? Się wszyscy pytają, ja nie wiem co mówić. Trener Dawałka się pytał, kazał. Kiedy? Sam nie wiem. Nie wiesz? Sam nie wiem. Ale pracujesz? Cierpliwie. Co o mnie myślisz na stoperze? To nie jest do nagrania, człowieku. To nie jest do... To nie jest. To co, bym się nie wypikać. Ja zaraz powiem o tobie, jak ty tam na skrzydełku śmigasz. No, dobra, słuchaj, potem pogadamy, bo tu słyszę, te niewygadany jesteś coś. Dobra, na razie. No, siema. No, niewygadany. No, właśnie wiesz, nie wiem. Rehabilitacja, chłopak jeszcze podłamany, być może. Nie brakuje mu tej pewności, nie? Może jakby dlatego grał, to... Tak, dla widzów Łączy Nas Piłka się przedstawimy. Tutaj obok siedzi Sebastian Szymański, a więc nadzieja warszawskiej Legii. Przed chwilą grał FIFA, ale widzę, że mu nie szło i zmienił. Co teraz grasz? Teraz gram o 4-4. Okej, mam nadzieję, że wyżyć się musi. Troszeczkę lepiej może ci pójdzie niż w FIFA. Ale tutaj naszym głównym bohaterem jest jednak Mateusz Żyro, więc środkowy obrońca, stoper reprezentacji U19. Mateusz, tak właśnie myślałem sobie o tobie i takim słowem, które mi przychodzi do głowy w twoim przypadku, to cierpliwość, bo ty nie byłeś ani powoływany do kadry U15, U17, gdzieś tam to wszystko ci ominęło, ale w końcu doczekałeś się swojej szansy w reprezentacji, w Legii także, no jesteś coraz ważniejszą postacią i też tak to postrzegasz, że właśnie byłeś po prostu cierpliwy i ciężką pracą do tego doszedłeś? Tak. Zawsze miałem gdzieś to tam wpajane. Jak byłem, cały czas jestem młody, jak byłem mały, zawsze gdzieś tam rodzice czy trenerzy, na szczęście zawsze trafiałem na odpowiednich ludzi, którzy mi wpajali takie wartości właśnie, żeby być cierpliwym, po prostu mocno pracować, a to się w przyszłości zwróci i na razie jakieś tam owoce tego zbieram. Ale to też są jakieś małe kroczki, bo że teraz gram w kadrze czy tam w drugiej drużynie Legii, to nie znaczy, że będę piłkarzem jeszcze, więc dlatego spokojnie. Mam nadzieję, że dalej tak będę swoim tempem się rozwijał. Nie jestem jakiś tam napalony, że już muszę grać, tak jak niektórzy rówieśnicy moi. Tylko wiem po prostu, że się rozwijam swoim tempem i mam nadzieję, że cały czas będę par do przodu. Ale no właśnie, brat tak szybko zadebiutował, szybko wystrzelił, a ja tak jak już mówiłem, w swoim tempie to wszystko jest. Jesteśmy inni, ja też jestem tam z tych późno dojrzewających, więc mam tego świadomość i nie przejmuję się tym. Cierpliwie po prostu pracuję i czekam, aż w końcu w piłce seniorskiej dostanę swoją szansę. No tak, to też może zabrzmi trochę banalnie, bo pewnie dostawałeś już takie pytanie kilka razy, ale jesteście zupełnie inni piłkarsko, tak, jeżeli chodzi przynajmniej o pozycję na boisku, ale wiem, że ty też zaczynałeś na początku gdzieś tam z przodu. Tak, wyżej. Taka dziewiąteczka? Czy... Tak, na początku napastnik, tam coś tam się strzelało, potem do środka pola i tak już praktycznie szósta klasa podstawówki to już była obrona, znaczy tam z przodu to nic ciekawego ze mnie nie będzie. No i dobrze, mi się podoba ta pozycja. No tak, ale też pewnie przez Michała szybciej poznałeś tą seniorską Legię, tak? Mimo, że nie jesteś w szatni pierwszego zespołu, no to znasz wielu tych chłopaków, Bartka Bereszyńskiego i całą tą ekipę, także no nie musisz tam być, żeby wiedzieć, jaka jest atmosfera. No to prawda, aczkolwiek brat też za bardzo nie był wygadany, jeśli chodzi o te sprawy szatni. Nie mówił o tym za wiele w domu, czy to w takich rozmowach. Chłopaków znam, bo Michał się po prostu tam z nimi przyjaźnił. Nie wszystkich tak dobrze znam, ale właśnie tam Bartka Brzezińskiego, Andrzeja Dudę trochę lepiej znam.
I no to fajna, fajna sprawa. Też zawsze mogłem coś tam podpytać, jak o ich, jak oni zaczynali, jakimi są zawodnikami, nad czym pracowali najbardziej. I to też takie fajne doświadczenie. Też to trochę mi oczywiście pomogło, mogłem się nauczyć od nich. A wracając tam jeszcze do Michała, to nie jest zazdro, nie, nigdy nie byłem zazdrosny, że on gra, a ja jestem jeszcze nisko, tylko to była bardziej dla mnie motywacja i duma, że po prostu jest to mój brat. No i wiesz, to tylko dobrze o tobie świadczy, ale też jedno, co was łączy, to na pewno sympatia do Realu Madryt, tak? Tak, bo obaj jesteście gdzieś zapalonymi fanami królewskich. Zresztą byliście w Madrycie obaj. No byliśmy, tylko właśnie brat kupował bilety, a taki bystry jest, że kupił mecz, który był odwołany. Bilety na mecz, który był odwołany. Wtedy Real grał w tym Mundialu. Mhm. I mieli grać z Sevillą, to był grudzień, jakoś końcówka grudnia i przełożyli ten mecz. No, a Michałek Bystry kupił bilety na ten mecz. No ale co, zwiedziliśmy stadion, byliśmy na tym Tour Bernabeu. Zwiedziliśmy tam wszystko, Madryt, więc to nie był zły wyjazd. Fajnie było. Jeszcze wcześniej mieliśmy sytuację, że na mecz Chelsea też wam się nie... polecieliśmy. Kupiliście bilety na mecz? Nie, mieliśmy bilety, wszystko, ale niestety bilety... Nie wiem, od kogo on kupił te bilety, bo lewy były złe po prostu. I też nie wyszliśmy na ten mecz, ale wyjazd do Londynu też był udany. Zwiedziliśmy miasto. No, może tam wpadnie na mecz do Madrytu, tam niedaleko ma. Coś tam się zapowiada, no ale zobaczymy. A zdarzało się na przykład, że podawałeś piłki na meczu Michała? Tak. Nawet podawałem, kiedy strzelił pierwszą bramkę z Widzewem Łódź, to pamiętam. Nawet tam były jakieś kulisy i widać było... Podbiegł po bramce do ciebie? Nie. On tam wtedy na kolanach do trybun, ale ja tam podawałem przy ławce rezerwowych Legii. Tam jeszcze trenerem był pan Maciej Skorża. I nawet są tam jakieś kulisy, gdzie widać, gdzie ja tam skaczę z radości, jak strzela tą bramkę. No tak. Więc zdarzało się parę razy. Tam nawet z tym Trabzonem podawałem, jak taka kuriozalna bramka była. Tak, która miała milion tam wyświetleń później. To on tam też tam brał udział, to pamiętam. Mhm. Dobrze, tak już zamykając temat Legii i waszej rodziny, to chciałem zapytać jeszcze o kadrę do lat 19. Dobry początek tych eliminacji i... Myślisz, że no będzie ta forma wasza tutaj jakąś w górę? No bo pierwsza połowa wczoraj przeciętna, a druga już bardzo dobra. Nie, no jasne. Myślę, że to też doda nam takiej pewności siebie, takiego pozytywnego kopa, że teraz będziemy przede wszystkim skuteczni z przodu i z tyłu, że zachowamy dobrze, że nie tracimy bramek, bo to jest tam kolejny mecz, gdzie nie tracimy bramek, a z przodu mamy taki potencjał, że takich zawodników już grających w Ekstraklasie, czy tam gdzieś za granicą, że spokojnie te bramki możemy zdobywać i oczywiście gramy o zwycięstwo, tylko trzeba twardo stąpać po ziemi, żeby to 4-0 nie przysłoniło nam tej właśnie średniej pierwszej połowy, tylko po prostu trzeba robić swoje. Pewnie zaraz będziemy mieli odprawę na temat rywali. Odprawa pompka. Tak. Nie, to rozpracowanie bardziej, żeby wiedzieć, co grają i grać swoje. A jak ci się mieszka w pokoju z tym delikwentem tutaj? No dobrze. Nie popłynął po tym debiucie. To już przedstawiciel pierwszego zespołu. Tak. Ale na pan... Bardzo dobrze się mną opiekuje. Na pan nie muszę mówić, na szczęście jeszcze. No to dobra, chłopaki, to życzymy wam tego, żebyście jutro odnieśli kolejne przekonujące zwycięstwo, tym razem nad reprezentacją Słowacji. No, wy myślę, że już nieco lepiej poznaliście Mateusza Żyrę, no i Sebastiana Szymańskiego, którego na pewno jeszcze tutaj będziemy także promować za pośrednictwem naszego kanału.